Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi do listopada potrwa przebudowa Jasielskiego Muzeum. Rozpoczął się nabór do miejskich przedszkoli w Krośnie. W Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie prezentowana jest wystawa Artefakty 19. Abstrakcja i natura. O ponad 50% zwiększy się powierzchnia wystawiennicza Muzeum Regionalnego w Jaśle. Budynek zostanie także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Warta ponad 4 miliony złotych przebudowa Jasielskiego Muzeum rozpoczęła się w połowie ubiegłego roku i ma zakończyć się w listopadzie. Dla naszego muzeum jest to krok przełomowy, bo jest to muzeum o bardzo bogatych zbiorach, które do tej pory zalegały w magazynie. Dzięki inwestycji mamy szansę, aby część tych eksponatów, które na co dzień zalegają nasze półki, była udostępniona zwiedzającym. Modernizacja muzeum była konieczna również ze względów technicznych. W budynku przy ulicy Kadiego 11 muzeum funkcjonuje od 30 lat. Siedziba ta powstała na bazie dawnego domu doktora Stanisława Kadiego. W ramach inwestycji wymienione zostaną wszystkie instalacje energetyczne i centralnego ogrzewania. Najcięższe prace zostały wykonane. Na razie trwają prace wykończeniowe. Tynkujemy dobudowywane drugie piętro. Trwają również prace instalacyjne i elektryczne. I zabudowa gipsowo-kartonowa poddasza. Na dobudowanym piętrze powstanie nowa sala wystawiennicza. Dodatkowo ekspozycje zostaną uzupełnione multimediami. Będziemy mogli pokazać starodruki, będziemy mogli pokazać paleontologię czy archeologię, która do tej pory przebywała w magazynie, była używana tylko na jakieś wystawy czasowe, okresowe. Mamy zamiar zaprezentować twórczość jasielskich artystów, bo myślę, że zarówno mieszkańcy miasta Jasła, jak i osoby przyjeżdżające naszego miasta najbardziej są zainteresowane tym, co nasze miasto wyróżnia. Remont Jasielskiego Muzeum został w 70% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Rozpoczął się nabór do miejskich przedszkoli w Krośnie. Zapisy potrwają do 25 lutego. Wolnych jest ponad 250 miejsc. Rekrutacja obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie miasta. W pierwszej kolejności rodzice muszą wypełnić wniosek w internecie. Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy złożyć w przedszkolu wybranym w pierwszej preferencji. O przyjęciu do danego przedszkola decydować będzie liczba uzyskanych punktów. Liczą się m.in. liczba dzieci w rodzinie oraz niepełnosprawność dziecka czy rodzica. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta w Krośnie. W krośnieńskim szpitalu uruchomiono laboratorium, gdzie są wykonywane testy na obecność koronawirusa. Pracownia została wyposażona w nowoczesny specjalistyczny sprzęt. Od początku roku wykonano tam 2,5 tysiąca testów. Docelowo dziennie może być ich nawet 1000. Jest to jakby kolejny etap walki z koronawirusem, a więc w pierwszej kolejności te testy PCR-owskie, potem testy genetyczne, testy na przeciwciała, na IgM, IgG i wreszcie szczepionki, więc bardzo się cieszymy, że te elementy zostały wdrożone. Bardzo nam to ułatwia walkę z tą pandemią. Badania na obecność koronawirusa wykonuje 10 pracowników. Pomieszczenia, w których utworzono laboratorium, zostały wcześniej wyremontowane. Kupiono także nowy sprzęt, w tym analizatory, wirówki, chłodziarki oraz zamrażarki. Jest to pracownia wirusologii, która składa się z trzech głównych pracowni analitycznych. Pierwsza pracownia służy do przyjęcia materiału diagnostycznego. Druga pracownia służy do izolacji i namnażania wirusów. A trzecia pracownia do wykonania reakcji PCR. Jest to metoda rekomendowana przez WHO, która pozwala na wykrycie aktywnego zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Cała metoda polega na wyizolowaniu wirusa, namnażaniu odpowiednich fragmentów tego wirusa i kolejno uwidocznieniu tych namnożonych fragmentów za pomocą barwników fluorescencyjnych. Na wynik testu czeka się około 5 godzin. W najbliższych dniach mieszkańcy Krosna mogą spodziewać się doręczania nakazów podatkowych. Pakiety dokumentów dostarczą urzędnicy krośnieńskiego magistratu. Chodzi o decyzję w sprawie wysokości podatku od nieruchomości i podatku rolnego na 2021 rok, a także zawiadomienia o wysokości opłat za śmieci.
Dodatkowo urzędnicy przekażą ulotki informacyjne na temat nowych przepisów dotyczących konieczności wymiany starych kotłów węglowych. Pracownicy krośnieńskiego magistratu posiadają pisemne upoważnienia prezydenta miasta Krosna do tych czynności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości mieszkańcy mogą w każdej chwili to upoważnienie zweryfikować. Nakazy powinny zostać dostarczone najpóźniej do 27 lutego. Powstał cykl filmów promujących zabytki i ciekawe miejsca z terenu gminy Jasło. Krótkie, kilkuminutowe spoty mają zachęcić zarówno mieszkańców gminy, jak i turystów do podróżowania po Jasielszczyźnie. Filmy przygotowała telewizja Obiektyw. Mam nadzieję, że to jest ciekawy pomysł i mam nadzieję, że to jest pomysł, który troszkę wychodzi naprzeciw nowym czasom, czyli krótkie formy filmowe. Formy filmowe, które nadają się i na stronę internetową, i na stronę facebookową, jak również do aplikacji mobilnych, które nie nudzą, które opowiadają pewne historie, ale które nie są, ja bym powiedział tak, pełnym kompendium wiedzy na temat tego miejsca. Bardziej zachęcają do zaciekawienia, zainteresowania się tym miejscem. W sieci dostępny jest już pierwszy film poświęcony zabytkowemu kościołowi świętej Doroty w Trzcinicy. Drewniana świątynia wybudowana została w połowie XVI wieku. Jest jedną z najstarszych tego typu budowli w Polsce. Święta Dorota, której bardzo skromny wizerunek zdobi ołtarz główny, przez wieki opiekująca się świątynią w Trzcinicy, dzisiaj ofiaruje odrobinę czasu w obcowaniu z nieprzemijającym pięknem każdemu podróżnemu, który zechce zanurzyć się w atmosferę ciszy i pokoju, zamkniętą wśród jodłowych ścian świątyni. Wkrótce pojawią się kolejne spoty, m.in. opowiadające o cmentarzach wojennych w gminie Jasło. Interesuje nas przeszłość, ale interesuje nas również przyszłość. Przeszłość to są cmentarze I, II wojna światowa, fantastyczne miejsca, które jakby pokazują, skąd wychodzimy, jaka jest nasza historia. Jest też również piękny element związany z, powiedzmy umownie, kiedyś polami naftowymi w Osobnicy, gdzie ta historia przemysłu naftowego bierze tutaj swój początek. Wszystkie filmy będzie można zobaczyć w internecie oraz na kanale Telewizji Obiektyw. W Krośnieńskim Biurze Wystaw Artystycznych można oglądać prace m.in. Tadeusza Nuckowskiego, Narcyza Piureckiego czy Magdaleny Cywickiej. Artefakty 19, abstrakcja i natura to kolejna wystawa pod kuratelą Piotra Wójtowicza, podejmująca temat malarstwa abstrakcyjnego. Motywem przewodnim wszystkich prac jest natura. Są to autorzy w różnym wieku, bo Magdalena Cywicka i Bartosz Nalepa to przedstawiciele młodego pokolenia, natomiast Tadeusz Nuckowski, czy Andrzej Cieszyński, czy Narcyz Piurecki, a to już artyści z dużym dorobkiem w średnim wieku, więc ja myślę, że każdy, kto przychodzi, ma jakiś swój gust. Nie tylko gust co do kulinariów, nie tylko gust co do ubiorów czy do marki samochodu, ale mają również ci ludzie gust co do plastyki i co do tego, jak widzą swoje otoczenie w sensie designu, czy jak, jeśli chcą pięknie mieszkać. Tu każdy coś dla siebie znajdzie. Wystawa podejmuje wątek inspiracji naturą w malarstwie abstrakcyjnym, czyli nieprzedmiotowym. Każdy z artystów przygotował zestaw prac, posługując się różnymi środkami przekazu. Szanowni Państwo, malarstwo abstrakcyjne uznawane jest potocznie za trudne i niezrozumiałe. Nie jest to prawda. Malarstwo abstrakcyjne jest cudowne, wystarczy się na nie otworzyć się na kolor, na barwę, na emocje. Jest to naprawdę wyjątkowa propozycja na rynku wystawienniczym, przynajmniej w tej części kraju. Wystawa nie rzuca się w oczy z jakimiś takimi ostrymi dysonansami. Z przyjemnością się ją ogląda. Oczywiście dla mniej wyrobionych widzów służymy pomocą. Jestem ja, są jeszcze inni pracownicy galerii, którzy w każdym momencie mogą pomóc zobaczyć w tej abstrakcji, ile jest w niej natury. Ekspozycja będzie prezentowana do końca marca.